Siemanko, bonjourno. witam w kolejnym odcinku 18 albo 19 Mamy dzisiaj 10 lutego Zegar goni, do końca fazy poświęcania zostało 10 dni, 11 godzin plus 5 dni ekstra Tak więc obecnie trzeba poświęcić 4,76$, żeby otrzymać 10 000 puls Xów. I, I z każdym dniem będzie to rosło o 5% po pierwsze, zanim przejdziemy do tematu, dziękuję osobom, które czuwają, czuwają pod filmami, które piszą komentarze. Bo rzeczywiście, przyznaję się do błędu, zrobiłem błąd w dwóch poprzednich odcinkach. Na eterskanie patrzyłem na transakcję pending. Oczywiście serduszko dodałem. Dziękuję Wam za komentarze. Na się tu co. Dobra, dobra, gdzie to było jeszcze? Tutaj też dałem serduszko, tak głupoty gadam. Zgadza się. Dwa, dwa poprzednie odcinki na eterskanie. trochę głupoty gadałem, przyznaję się bez bicia, ponieważ iż gdyż patrzyłem na transakcje zawieszone. To trzeba było troszkę niżej zjechać, tak więc jeszcze raz wklejamy adres poświęcenia. Tak, patrzyłem na transakcje, które są <głynne> zawieszone na pending. To się przyznaje bez bicia. A tutaj są niżej transakcje, które mają cały czas miejsce. Tak więc, ludzie cały czas poświęcają na Etherze, na Binance Smart Chain i na Matic Tak więc, dwa poprzednie odcinki powiedziałem, że już trochę odpuścili na Etherze Ale to nie tak do końca prawda, bo cały czas poświęcenia lecą Oczywiście z tych trzech sieci, czyli Binance Smart Chain, Ethereum czy Polygon Matic Polecam raczej poświęcać z, 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 przez BSC i przez Polygon Ze względu na opłaty A jestem ciekaw, ile by wniosła opłata w taki, o takiej godzinie, 13.21 Wbijamy na Metamask'a. O, wylogowało mnie. Spróbujemy przesłać po sieci Ethereum. Jaka będzie opłata? Max. Dalej. 3,77 dolary centów. No to zapłaciłbym niecałe 15 złotych. Za przesłanie, no jeszcze dramatu nie ma, ale wiem, że na BSC by to była jakaś śmieszna kwota parę centów, czy podobnie na Maticu. Dlatego patrzcie też, o której godzinie wysyłacie. Możecie sprawdzić sobie tutaj na Etherscanie aktualne GasFi i szukajcie takich godzin, w których jest najniższy, jeśli chcecie przesłać po Etherscanie, po, po sieci Ethereum. Tak więc jeszcze raz dziękuję czujnym osobom pod, pod komentarzami. Za to, za to, że zwracają mi uwagę. Oczywiście, wszyscy się na błędach uczymy A to taki dosyć głupi błąd, bo po prostu nie zjechałem niżej Ale przechodzimy do naszych tematów dalszych Tak więc, zegar goni na naszym poświęceniu 600... 967 milionów, prawie 968 milionów Przynajmniej tutaj, zobaczymy na PulseX Lead Pulse X Lead. na stronie z rankingiem, która śledzi na sieci Ethereum, BNB i Matic. Tutaj już jest prawie miliard 20 milionów. Na dole informacja, ile portfeli na tych trzech sieciach bierze udział w poświęceniu i jaki, jakie portfele ile poświęciły te największe według rankingu. Jaki bonus, ile obecnie tokenów jest już rozdysponowanych według poświęcenia aktualnego poświęcenia. Już tu mamy 17 bilionów 178 miliardów tokenów Pulse X. I kolejna mała poprawka dotyczy. Dotyczy. Oczywiście zostawiłem komentarz po, po ostatnim filmie tej małej poprawki, bo tu powiedziałem Wam, że będzie można steakować Pulse X, co jest prawdą, ale nagrodą nie będzie, nie będą dodatkowe tokeny Pulse X, ponieważ nie mają inflacji, tylko będzie. Token motywacyjny. Co to jest za token, jeszcze nie wiemy. To jest tajemniczy, tajemniczy token, póki co. X grosz w swoim najnowszym filmie sugeruje, że może być coś, coś takiego jak cake. Pancake marzy, jak tam dodajecie liquid dla dwóch tokenów, to otrzymujecie zamiast jednego z tych dwóch tokenów, to otrzymujecie po prostu token cake. Jak dodajecie liquid na stronie pancake'a. Więc może to być coś takiego jak cake. Coś bardzo, bardzo podobnego w swoim działaniu. Fajnie, myślę, że to dodaje atrakcji. Dodatkowe tokeny będziemy dostawać nowe na sieci Pulse, Pulse Chain. Więc czekamy na informacje od Ryszka w sprawie tych tokenów. I tu mała jeszcze informacja bo to wczoraj wyszło tutaj się pochwalił wczoraj Richard tą informacją że zakupił Richard Diamond o wadze 555.55 karatów, czyli 555 karatów. I nazwie go Hex.com Wiem, że tu w komentarzach ludzie powysłali już yy, bodajże zdjęcie tego diamentu Czy artykuły do tego diamentu O no jest tutaj, to jest ten diament, który rodzice nie potrafią określić skąd on pochodzi Czy jest z kosmosu, spadł razem z meteorem, czy jest, yy, pochodzi z powłoki Ziemi To jest ten diament Został kupiony, żeby uczcić klub tych, co zastekowali na 5 5, 5 dni za 4,3 miliarda miliona, 4,3 miliona dolarów. Tak więc gruby news. Nazwał go jeszcze Hexcom, więc rozniesie się informacja o Hexcom, ludzie będą to szukać, wpadać na stronę i tak dalej, i tak dalej, więc robi promocję. Tu jakaś wycieczka widzę, nie tanimi samochodami. Rockman Richel przekazał dużą darowiznę. No ciekawe, no? Widzę, że tu fanatyk drogich ciuchów, fanatyk Louis Vuitton, Gucci'ego i fanatyk drogich samochodów, a szczególnie fanatyk zegarków, Richie. Ale, no wiecie, no, dostał od nas miliard darowizny, można powiedzieć, bo dostaniemy tokeny, które na początku nie będą warte. Z czego pół miliarda może wydać, bo chociaż może wszystko wydać, ale obiecał, że te pół miliarda heksu, które tam już ludzie przesłali to nie będzie ich puszczał na giełdę, nie chce zbijać ceny, tak więc no, ma do wydania pół miliarda dolarów. Jeszcze z tego, z tego poświęcenia, jeszcze poprzednie poszczęść poświęcenia, też tam było 600 chyba 72 miliony dolarów, niech będzie połowa z tego w innych krypto niż heks, to już macie prawie 800 milionów dolarów do wydania. No, to może sobie poszaleć Richie. Tak więc to tak na szybko informację. Wiem, że Xgrosz nowy film rzucił na swój kanał, też opowiada o tym diamencie, opowiada właśnie o tym nowym to tajemniczym tokenie, który będziemy, którego będziemy dostawać za stakowanie właśnie pulz I dziękuję, dziękuję wszystkim, co śledzą kanał, którzy poprawili mnie pod ostatnimi filmami, bo rzeczywiście mój, mój błąd. Patrzyłem na pendings, patrzyłem na pendings na sieci Etherscan, na sieci Ethereum, patrzyłem na pending, na, na te opaty zawieszone. Okazuje się, że ludzie cały czas przesyłają tokeny na każdej, na każdej z tych sieci. Tylko tak jak powtarzam jeszcze raz, jak chcecie poświęcić, to myślę, że lepiej jest to zrobić przez BSC i przez Matic, bo są tańsze opłaty. Pending, no głupota moja, no mój błąd, przyznaję, przyznaję. Tutaj są wszystkie opłaty, które idą, więc co parę minut ktoś przesyła na Etherscan. Na Etherze możecie to sprawdzić sobie. Więc cały czas idą grube środki na poświęcenie. Mimo, że cena już wynosi, cena już wynosi te 4,76 dolary. Szybko kalkulator przeliczymy. 10 tysięcy dzielimy przez. Czyli obecnie za dolara otrzymujemy 2100 tokenów Pulse X. I oczywiście, jak obliczymy to odwrotnie, może ta błędu nie popełnimy. 4,76 dzielimy przez 10 koła. A, i kalkulatorek, chodź tu. Wychodzi nam, że kupujemy po takiej cenie. A więc, kiedy zjemy kolejne 0 od startu sieci, to będzie razy 10, razy 100, razy 1000. No a tak, więc wszystko zależy od naszej cierpliwości, kiedy to wymienimy z powrotem do Ethereum, czy. Sprzedamy później to Ethereum na giełdzie, czy wyjdziemy z powrotem do, do gotówki Tak więc to będzie zabawa cierpliwości Ale wid widząc po tym, że można stake'ować Pool może można do dodawać go do Liquid Pool Myślę, że ludzie będą go trzymać i będą go nawet skupować jeszcze, bo po prostu ma użyteczność na tej sieci I można go rozmnażać do innych tokenów, do tego tajemniczego tokena Albo po prostu pomnażać go przez Liquid Pool Tak więc myślę, że fajna sprawa Czekamy. Dwa tygodnie. Ponad dwa tygodnie zostały do zakończenia fazy poświęcania i czekamy na informację kiedy rusza sieć Pulse Chain. Dlatego śledźcie kanał Ryśka. Ostatnio Bitcoin Magazine chyba dodał tu im te, też informacje. Wracając do... Właśnie o tym dodał informację Bitcoin Magazine, że zawieszono wpłatę, zawieszono to konto, na którym można było wpłacać darowizny na wsparcie konwojów w Kanadzie. Zawieszono im to w płatności w gotówce, które można było tam wpłacać. I do tych środków już nie mieli dostępu trackerzy, dlatego zrobiono zbiórkę w Bitcoinie i zebrano, jak gdzieś tu znajdę tę informację, bo to wczoraj widziałem. Czy to na pewno było tutaj? Jest. Bitcoin. Bitcoinerzy zebrali 14,7 Bitcoina o wartości 657 tysięcy dolarów kanadyjskich dla kierowców wolności, dla tych trackerów. A tego już tak łatwo nie można. Zablokować przez rząd. A zwykła gotówka, ta zwykła zbiórka została zablokowana przy iluś tam milionach dolarów. Tak więc fajna sprawa. Ostatnio też film znalazłem, na którym rząd, czy tam policja w Kanadzie powiedziała, że będzie zamykać ludzi wspierających trackerów, tych co przynoszą paliwo, przynoszą jedzenie dla nich. I po tej informacji za chwilę ludzie ruszyli szturmem z jedzeniem, z paliwem dla trackerów, żeby pokazać, że się nie boją rządu, nie boją się policji. Był ten film gdzieś tutaj, nawet go pobierałem sobie, żeby puścić go dalej. Więc fajna sprawa, fajnie dużo się dzieje. Jeszcze raz dzięki za uwagę, dziękuję za poprawki pod filmami, dziękuję że jesteście czujni i czekamy na więcej informacji. Mamy diament HEX, się nazywa 555 karatów. Informacje się roznoszą o sieci, o działalności ryśka. Tak więc do usłyszenia, życzę Wam wszystkiego dobrego, do kolejnego odcinka Elo 520.